Szanowni Państwo, witam Was wszystkich na wydarzeniu zupełnie niezwykłym. Nie da się go opisać prostymi słowami. Najlepiej pewnie zrobi to sam twórca, pani Ilona Irmina Iwańska. Ja powiem tylko tyle, że jest to absolutna premiera i w ramach Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi wyjątkowa. Przekazuję słowo pani Irminie. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem wyjątkowym, ale bardzo bym chciała, żeby ten dzień był również wyjątkowy dla Państwa. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj i dziękuję wszystkim tym, którzy znaleźli czas, ochotę, żeby ze mną razem świętować, abyśmy uczestniczyli w bardzo duchowym spektaklu połączenia energii 52 obrazów w jedną energię, która ma jako rezonans najpierw iść do gwiazd, później przyjść do nas. Może nas zachwycić, może nas uleczyć, może otworzyć w nas jakieś rejony, które były zaniedbane. Te dni, które zanotowałam jako swój artystyczny projekt, są bardzo mocną energią. Do malowania każdego obrazu przygotowywałam się w ten sposób, że medytowałam, studiowałam kalendarz, studiowałam tą energię i starałam się w formie takiej malarskiej, artystycznej zanotować to, co czułam. To, co się za chwilę stanie, będzie ważne dla mnie i ważne dla Państwa i będzie wielką niespodzianką. Nigdy jeszcze nie widziałam tych obrazów wszystkich razem i niech się zacznie. Dziękuję bardzo. Kin 20. Ahau. Jam jest słońcem miłości uwidocznionym w Tobie. W ekstatycznym wzlocie rozpościeram słoneczne skrzydła. Budzę w Tobie miłość bez miary, która wszystko jednoczy w błogosławionym tańcu światła. Przed eonami lat zostaliśmy powołani, aby przynieść światło pokoju i miłości. Tutaj, na trzecią orbitę Słońca, nazwaną przez nas Ziemią. Dziś, kiedy w finale Misterium, dzieło prapamięć Krosnomaja, po raz pierwszy w pełni ukazało swoją zakodowaną energię miłości wirujących galaktyk, kosmiczna brama uchyliła wrota pomiędzy wymiarami. Nosiciele pochodni, posłańcy światła, prastarzy wędrowcy niebios, jesteśmy świadkami transmisji ziemskiego ludzkiego dzieła sztuki ku innym odległym światom. Z tego wzgórza zamkowego, z miejsca mocy, przekazujemy źródłu dowód wypełnienia naszego.